tutaj widoczek na Sydney. A koleżanka śpi. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tam u ciebie. Światełko. Łapiemy. Superancko. Już kiedy ostatni raz vloga nagrywa. To będzie nasz wspólny tutaj vlogasek. A kiedy gramy w Fortnite? No nie wiem. Jak będzie 100 tysięcy na w górę. Jak coś, to Marysia nie żartowała. Dzień dobry, witamy w dniu trzecim w Sydney. Ej, Marysia się będzie strasznie bała tego vloga nagrywać. Ogólnie pierwszy dzionek ta panienka miała jetlaga i totalnie nic nie była w stanie robić. A drugiego dnia ja miałem lekki problem z brzuszkiem, bo coś zjadłem niedobrego. Myślę, że wszyscy nas patrzą. Ale co z tym złego? Proszę bardzo, pan miasteczko, pan widoczek, pan tramwaj, pani Marysia. Idziemy do metra. Na razie oddalamy się od dużych skupisk ludzi. A, no to idźmy jeść. Tak nie jest taką moją słodzinką. Ja pierdolę, widzowie. Spokojnie. Tak nie wygląda, tak pod vlogaska troszkę musimy, wiecie, przeaktorzyć. Wygląda. Troszkę jeszcze pochodziliśmy, aż w końcu Marysia znalazła śniadanko. Jest croissantcik? Nie ma. A co jest dobrego? Toasty. Okej. Papa, a mogę burgerka? Mega życie. Super, Mati, gdzie jesteś? Tęsknię, stary. Co ty powiedziałeś? Jedzonko wybrane, zamówione i zjedzone, więc przyszła pora na metro, którym musimy udać się na wybory. Legenda głosi, że z tym nawigatorem na pewno się nie zgubimy. Wow. Kto ma orientację w terenie? Ona. Kupujemy tak, single ticket, next, type and select your destination. My destination is? No ty jesteś nawigatorem, ja wiem. Kupuję dwóch adultów, $10. Nie wiem, jak to działa. Ale magia, nie? Czaj, że przykładasz papier kartonikowy i się otwiera bramka? Let's go. Ale powik mam. Miki, nie dodawaj. Tu Miki musisz, wiesz, tak rozważnie wybierać to, co my tu gadamy, nie? Czemu Miki nie ma takiej swojej pracy? Oj, ja. Ale ego, dodaj to. Dodaj jednak całość. Dodaj Miki. Nie ma takiej złej pracy, może patrz taką inną buźkę. Jak cię podoba metro? Ocenka od 1 do 10. Mega fajne. Fajne, nie? Nie śmierdzisz tak bardzo jak na przykład nie, w Stanach. Nie, nie śmierdzisz, jest tak chłodno tutaj. W ogóle zobaczcie, jak dużo jest miejsc siedzących i jak jest pusto w metrze. Stójcie, w tym momencie jak ktoś nagrywa przebitkę, a Marysia... Kładę mi do kitu. Ja pierdolę. Nie jestem w stanie. Co ty powiedzenia? To jest twoje ostatnie. Na tej platformie. Nie mów, że pomyślałeś o tym, o czym ja. Dalej ładne widoki, co? Karteczka, cyk, pyk i wychodzimy. Nie pokażę tego na mało. A chodź ze mną, chodź ze mną. O nie, już wiem, co chciałeś. Podoba ci się, kochanie? Patrz, jak ładnie, no pokaż widzom view, no po Jezu, co masz, się masz, pokaż. Proszę widzowie. Bardzo. Dobrze. Szukamy miejscóweczki, do której idziemy na wybory. To ty powinnaś iść tyłem, nie ja tyłem. A, no to zamiana, zapraszam. Za 6 minutek będziemy na miejscu, musisz iść. Nie dam rady, iść ty do tyłu. Pod górkę. 3 kilometry. Jak się czujesz? Już nie chcę, już nie mogę. To są twoje pierwsze wybory, kochanie. Więcej radości. Pierwsze wybory. Droga trochę nam zajęła, bo Marysi co chwilę coś się podobało. Gdzie? A, ładnie, no. Bardzo ładny domek widzowy. Jakiś duszek, pajączek. Jak mega się podoba? Klimatycznie. Ale finalnie udało nam się dotrzeć. Ocie, panie. Aj, dobra, tego się nie spodziewałem. Nie wiem, czy wy to widzicie. Zobaczcie, jak jest dużo ludzi. O kurde. Jest grubo. Ja pierdzielę. Ale fajnie, jak dużo Polaków. Zobacz, jakie to jest długie. Zobacz, jak to jest długie. Daj mi wodę, muszę się napić. Woda nie pomoże. Postaliśmy, zagłosowaliśmy i weszliśmy. Zgaduj, ile nam zajęła całość. Godzinę 20. Godzinę 20? No. Godzina 17. Fun fakcik, wszyscy Polacy turbomili, uprzejmi. Nawet jedna pani nam dała do siebie kontakt, jakbyśmy czegokolwiek potrzebowali, to powiedziała, że nam pomoże. Co ty mnie popychasz? Tutaj, ciebie, pan ma ludzi, kto mi się podoba.
Do widzenia, do widzenia. A wracając, Marysia zahaczyła o lokalny market. Co ty już masz? Happy Kido? Chyba Happy Kido. Uwaga i... Niedobre? Nie smakuje jak Kinder Joy. A jak takie Kinder Maxi? Nie, dobre jednak. Dobre jednak, bo to jest biała czekolada w środku. Kobieta zmienna mnie. Oddasz dziaba? Nie. Teraz, moi drodzy, profesjonalny teścik, a nie Marysi. Bardzo dobre, ale bardzo mi coś przypomina. Strasznie, to smakuje Kinder Bueno. Turbo. No. Kinder Bueno White. Trochę tak. Prawie 1 do 1, no. Zajebista. Mm. Ale Grześki lepszy oczywiście, żeby nie było. Dzięki moda. Trzymaj się. Ej, ale przyjemny poszedł. Wyszliśmy i poszliśmy do portu. Chłop driftuje. To jest grane. Jakiś wariat. Ej, Marysia. Skup się. Jest. To my. Nigdy. Znamy się? To wszystko w żartach. Kochanie. Ciężko jest w życiu, nie? Poszła sobie. Zobaczymy, za ile wróci. O, proszę bardzo. Co się dzieje? Nie, to wiesz, co masz robić. Co mam zrobić? Publicznie przeprosić. Dlaczego? No nie wybaczyć. Publicznie przepraszam Marysię, Maria Maćkowiak. Za co? No. Ty powiedz za to. Mama mnie uczyła, że nie kłamać, a to proszę bardzo. Mysza! Nie, żartuję, dobra. Nie, dobra. Widzowie, ja kocham bardzo Marysię jak coś i... I tym oto akcentem przejdźmy do dnia drugiego. Dzień dobry. Właśnie, dzisiaj widzowie. Się nie lubimy. Bardzo się nie lubimy, jesteśmy pokłóceni od samego rana. Przed nami dzień drugi. Kuba ma zespół niespokojnych nóg. Tak się czymś objawia. Cały rzuca w nocy i ja nie mogę spać. Okej, okay. Tak jest. A Marysia skacze lewo, prawo, jak jakaś sardynka. Tak czy inaczej dzisiaj idziemy sobie wypożyczyć furkę. O, taki dźwięk macie, jak przechodzicie przez światła. Jest zielony ludzik. Ale on się bardzo szybko ogólnie robi czerwony. No teraz nie, ale musicie mi zaufać. I ono cały czas miga, ale normalnie możecie na nim przechodzić. To jest totalnie dla mnie niezrozumiałe, dlaczego to tak działa. Nie wiem, co się dzieje. Ja też nie, ale lecimy odebrać samochód. Mega ładny, pachnie nowością. BYD. To jakieś takie BMW chińskie. Tak bym to określił. Nie, ale ogólnie furka, powiem wam, że prezentuje się przednie. Nie mam pojęcia, jak się odpala. Błagam, przeżyjmy. Jest inaczej jakoś. Tam chyba były takie razy... Co tu się dzieje? Lecimy w kosmos! Już jest silnik włączony. Ja nie słyszę nic. A nic. Odlecimy zaraz do ufologów. Elektryki są straszne. Skręć w ogóle. Jaką skręć w ogóle? Okej. Buziak nabita. Uwaga, skupcie się, bo nie mogłem wysiąść z samochodu. To jest klamka. To coś jest klamką. Robicie tak, przecież to jest niesamowite. Nie wiem, kto wymyślił ten samochód. Już wiem, Chińczycy i to w tym roku, ale aktualnie to nieistotne, ponieważ jedziemy wam coś pokazać. Wygląda, jakby to miało ci coś zjeść zaraz. Jest to okulary i cię pakuj. Ja przyjechałem do Australii, widzowie. Nie, ale ogólnie tutaj już takich zwierzaczków różnych może być bardzo, ale to bardzo dużo. Jesteśmy na plaży. Zaraz wejdziemy, to wam pokażemy. Ona jest jakaś specjalna, to już jest park narodowy. Baudi, tak się nazywa. Baudi, coś takiego, nie wiem. Plażyczka przecudowna, chociaż to jeszcze nie jest to, co wam chcemy pokazać, bo tutaj są takie specjalne miejsca, nie mam pojęcia gdzie, na których jakby... Widać takie... kółeczka na tej plaży? Kurde, nie wiem. Słoje, takie słoje. Widzisz, co to jest w ogóle? Takie... Nie idę, nie? Nie, dobra, to jest niesamowite. A krajobrazik jest przecudowny. Zobaczcie sobie tam wszystko. Tutaj. Jest tutaj w ogóle taki chill i mega amerykański. Tfu, muszka, co ty robisz? Styl domków w ogóle mają wszędzie. Jakie tanie jedzenie w ogóle. Burger za 10 dolarów, w ogóle co tu się wydarzyło? Nie wiem, czy wy to widzicie, ale tu jest tak dużo much, muszek. Czegoś, co po prostu siada na tym jedzeniu i na wszystkim dookoła, że to jest hit. Tościk jak tościk. Jak? I spadamy z tą polem. Jest tragedia. Co lepsze, okazało się, że ta ilość muszek to nic. Zobaczcie, co spotykało niektóre osoby w Australii. Czemu on do mnie idę? Chodź do Marysi, kurczaczku, chodź. Kurczaczku. Jestem dlatego przed nami 3 km na pieszo w dziczy. Szybki fun fact-cik. W Australii podobno bardzo często koale spadają ludziom z drzew na głowy i po prostu ich zabijają. Jest to najczęstsza albo jedna z najczęstszych przyczyn w ogóle
Nie, no nie żartuję, serio. Drugim zwierzęciem, które jest niebezpieczne, jest kangur. I jutro go planujemy zobaczyć, bo dzisiaj raczej ich tutaj nie spotkamy. Raczej. Ej, pa. Zobacz jakie fajne drzewko. No, ciekawe, strasznie dziwne. Dziwne, a my tuptamy sobie dalej. 100 metrów, szczęśliwi ludzie. Nie no, już mamy 200 do tej górnej plaży. Okej. A co jak tutaj tego nie ma? Czy tu jest jakiś szaszłyk? Znaczy ten, szałas. Jaki szałas dowalony, to widzisz? Co? Oczekiwania versus rzeczywistość? Ale tu nic nie ma. To nie jest to. To coś, te skałki? To jest naprawdę to gówno? I dlatego tutaj szliśmy taki tak, kawał. Tak, pokaż dla widza i daj mi spokój. Mam tak przerąbane, moi drodzy. Idę wam pokazać, o co mi chodzi. Ogólnie w tym momencie widzicie na ekranie, jak to powinno wyglądać i czego się z Marcią spodziewaliśmy, ale... W rzeczywistości jest burza piaskowa. To jest mega nieśmieszny żart. My po to specjalnie jechaliśmy tutaj 1,5 godziny samochodem, teraz szliśmy, nie wiem, ponad 0,5 godziny z buta w dół, a to wyglądało tak fajnie na Google, jakby to była jakaś, wiecie, taka wielka przestrzeń i w ogóle. Znaczy, nie mówię, że to jest brzydkie, nie? Ale jakby... No come on! W ogóle ludzie tu mają jakieś szałasy, nie wiem, czy to widzicie. Nie wiem, czy ktoś tutaj śpi, mieszka, żyje sobie, spędza noce. I zobaczcie, jak dużo mini krabików przyczepionych do skałki od strony jakby, wiecie, plaży, klifu, a nie od strony stricte oceanu. Idziemy! Co ty robisz, kochanie? Boże, myszko moja. Dotarliśmy. Cali i zdrowi. Jeżeli dotarłeś do samego końca, to bardzo proszę napisz w komentarzu, jak oceniasz vloga, co byś zmienił, ponieważ jutro nagrywamy kolejnego.